seryjnie na te wykłady i słuchają na pewno ciekawych wystąpień. A to wystąpienie jest pewnie trochę inne, ale dlatego, że my psycholodzy porównawczy rzeczywiście staramy się patrzeć trochę z innej strony na wszystko. I powiem Państwu, że jak się myśli o funkcjach na przykład ludzkiego mózgu, na temat jego zdolności, to dwie rzeczy uczą pokory. Dwie. Jedna z nich to jest kontakt z pacjentami z organicznym uszkodzeniem mózgu. To po prostu od razu przewartościowuje całą wiedzę, którą się nabywa w podręcznikach, którą się nabywa na wykładach, kiedy ma się bezpośredni kontakt z człowiekiem, który bardzo dobrze funkcjonował, ale nastąpił jakiś udar albo jakieś inne wydarzenie i od tej pory jakieś funkcje są zaburzone albo w ogóle zniknęły. I druga rzecz, która uczy pokory, to rzeczywiście studiowanie umysłów innych gatunków. Mówię umysłów, bo rzeczywiście my bardziej zwracamy uwagę na zawartość tego, co jest w mózgu, niż na sam mózg. A dzisiejszy wykład jest pomyślany właśnie z takiej perspektywy, żeby zrozumieć, że ludzie często źle zadają pytania. Bo my lubimy jako ludzie kategoryzować i mówić na przykład, no to kto jest najlepszy, a kto jest najgorszy. I to dotyczy wszystkich różnych dziedzin, niekoniecznie tylko i wyłącznie biologii czy psychologii. Mamy taką skłonność i mamy taki sposób na życie, że lubimy postrzegać na przykład ludzki mózg jako wyjątkowe dzieło natury, takie, które jest w zasadzie najlepsze. A po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć taką rzecz, że ludzki mózg nie różni się strukturalnie od innych mózgów. Mówiąc krótko, jak zobaczymy mózg szczura, który waży tyle, co łyżeczka cukru do herbaty, mała łyżeczka, tak, czy około 3 gram, to zobaczymy tak naprawdę w tym mózgu wszystkie struktury, które są również w naszym mózgu. Oczywiście sama wielkość mózgu będzie zdecydowanie różna. Oczywiście niektóre z tych struktur będą miały inne proporcje. Tu na przykład wielkomózgowie jest bardzo słabe. Tu jest bardzo rozwinięte, tak? Ta część odpowiedzialna za przetwarzanie bodźców węchowych. No ale oczywiście najważniejszą rzeczą jest to, że ten rysunek nie trzyma skali. To znaczy tutaj ten mózg szczura oczywiście jest powiększony, tak? Nie pokazuje tak naprawdę różnicy pomiędzy mózgiem szczura a pomiędzy mózgiem człowieka. Ale jeżeli mamy myśleć w ten sposób, że tak myśleli XIX-wieczni ewolucjoniści w ogóle, że wszystko idzie w stronę większego, że ewolucja idzie w stronę większych zwierząt zawsze, większych narządów. To jest oczywiście bujda, nieprawda. Ewolucja idzie czasem w jedną stronę, czasem w drugą stronę. Czasem się powiększają te narządy czy gatunki, wielkość ciała, czasem się to zmniejsza, a czasami fluktuuje w ogóle w jedną i drugą stronę. Ale gdyby iść w ten sposób, że będziemy przyglądać się masie mózgu, no to oczywiście jeśli weźmiemy naczelne, a my jesteśmy w końcu z tego rzędu zwierzęcie, my jesteśmy naczelnymi, no to nasz mózg ma masę mniej więcej 1,5 kg. Oczywiście w zależności od badań, ale te badania najnowsze w zasadzie są dosyć precyzyjne. Kiedy mózg się homogenizuje, komórki potem w pewnym płynie liczy się centymetrze sześciennym, ile jest tych komórek, więc te badania dotyczące masy mózgu, neuronów i tak dalej są po prostu dosyć precyzyjne. Więc na drugim miejscu jest goryl i widzimy już drastyczną różnicę, tylko 0,5 kg. Na trzecim dopiero nasz najbliższy krewny, szympans, 420 gram, a orangutan. A dalej tak naprawdę to już nawet nie jest po kolei, to znaczy mamy 220 gatunków naczelnych,
I wybrane są już, bo tutaj mamy rzeczywiście ten porządek taki, jaki jest charakterystyczny dla człowiekowatych, dla wszystkich bezogoniastych. Natomiast później mamy już wybrane gatunki i widzimy, jak dramatycznie tak naprawdę spada masa mózgu. Niewielkie marmozety mają 8-gramowy mózg. 8-gramowy, szczur ma 3-gramowy, tak? Więc na tym tle u naczelnych wypadamy znakomicie. Ale zobaczmy najwyższą dziesiątkę, jeśli chodzi o masę mózgu u zwierząt, które w ogóle żyją obecnie na świecie, tak? Na 10. mors. I mors ma tak naprawdę mózg mniej więcej w masie ludzkiego mózgu, około 1300 gramów. Na 9. delfin butlonosy, dobrze Państwu znany, który ma już masę większą mózgu niż mózg Homo sapiens sapiens. Potem mamy kolejnego walenia, Grimfala, 2,5 kg, wal grenlandzki ponad 2,5 kg, potem pływacz szary ponad 4 kg mózgu, humbak ponad 4,5. Słoń się ostał, w sensie zwierząt, które nie żyją w wodzie, tylko na lądzie. Największe zwierzę żyjące na lądzie ma masę mózgu prawie 5 kg, ale zajmuje tylko 4. miejsce, tak? A pierwsza trójka to jest orka, ponad 5,5 kg, płetwal błękitny, największe zwierzę na świecie, 30 metrów długości, 200 ton wagi ciała. I pierwsze miejsce kaszalot, prawie 8-kilogramowy mózg. Widzimy z tego porównania, że na pewno masa mózgu nie jest dobrym wskaźnikiem oglądania tego, co mózg potrafi. A może jest? Otóż problem polega na tym, że my bardzo mało wiemy o wszystkich ssakach, które żyją w morzu. Bardzo trudno się je bada. Alan Chudin, który swego czasu pracował przez chwilę na Uniwersytecie Warszawskim, w Afryce Południowej parał się takimi badaniami, że jak ocean wyrzucał martwego delfina na brzeg, to on szybko tam jechał, żeby wyciąć mu mózg, żeby jeszcze, póki ten mózg był cały, w miarę dobrze zachowany, móc go przebadać. Okej, okay, ale delfiny butlonose mogą tak skończyć swoje życie, że zakończą je na plaży. Płetwal błękitny, wydawać by się mogło, że nie można długo go szukać, tak? Zwierzę, które ma 30 metrów i 200 ton waży. O płetwalu błękitnym wiemy w gruncie rzeczy niewiele. Nawet nie wiemy, gdzie się rozmnaża. Nie mamy pojęcia, czemu balenie tego typu rozmawiają ze sobą na odległości 5000 km. Czyli jeden jest w zasadzie po jednej stronie oceanu, drugi jest po drugiej stronie oceanu. Na pewno się nie widzą i przez długie miesiące nie zobaczą, ale informacje między sobą przekazują. Więc jak taki wal umiera, to on idzie na dno. Na głębokość 4-5 km na przykład i tyle. Więc my bardzo mało wiemy w gruncie rzeczy o zachowaniu tych zwierząt. Wiemy natomiast, że mają duże mózgi. Oczywiście powiemy, dobra, tak naprawdę to jest duży mózg, ale jego ma 200 ton. Jego serce jest wielkości samochodu. Jego język waży tyle, co słoń. A 200 ton, a mózg ma 7 kilo. No to proporcja masy ciała do masy mózgu wszystko nam mówi. To nie jest duży mózg, tak? Bo waży tylko parę kilo, kiedy to są setki ton w całości, jako masa ciała. No ale dobrze, to może chodzi o ten stosunek masy mózgu do masy ciała. Może to jest rzeczywiście istotne. To kto wygrywa wtedy? Kto wygrywa w tym stosunku? Zwierzę, które wygrywa, możemy oglądać na co dzień. Chociaż tak naprawdę trudno go zobaczyć, bo szybko biega między drzewami i wpada do nory. Ryjówka. Ryjówka, która w dodatku najmniejszy gatunek, nazywa się bardzo ładnie, bo malutka. Ta ryjówka malutka cała waży 3 gramy, czyli tyle co mózg szczura.
jej mózg waży mniej więcej 10% całej masy ciała. Czyli nie ma zwierzęcia, które by miało taki stosunek. Wszyscy wypadamy dużo gorzej w stosunku do orłówki małej. I można powiedzieć, no cóż, strasznie malutkie zwierzę. Ale jest jeszcze coś, co potrafi mózg, czego nie potrafi żaden mózg na świecie. Otóż ryjówki mają bardzo szybki metabolizm. Jej serce uderza 1000 razy na minutę. Ryjówki bez przerwy muszą jeść w związku z tym. Jeżeli ryjówka nie je przez 3 godziny, to umiera. To jest śmierć głodowa. I wyobraźmy sobie, że są to zwierzęta, które nie zasypiają na zimę. Nie hibernują. Więc jak te ryjówki mogą sobie poradzić z przetrwaniem zimy, skoro w zasadzie bez przerwy muszą jeść? Otóż jest to jedyne zwierzę na świecie, jedyny ssak na świecie, który na zimę ma coś, co jest opisane przez polskiego zresztą naukowca Dechnera, zwie się efektem Dechnera, mianowicie ten mózg się kurczy. Czaszka się kurczy temu zwierzęciu na zimę. A więc bardzo niezwykła adaptacja do tego, żeby przeżyć. Mózg, który ma masę 10% ciała, który odpowiada za to, że ona może szybko się przemieszczać i oczywiście się ratować przed drapieżnikami, jest mięsożerna, owadożerna, czasem jest głodonasiona, ma najmniejsze oczy na świecie i ma mózg, który zmienia rozmiary. Żaden nasz mózg tego nie potrafi. No dobrze, to może nie chodzi o proporcje ciała do mózgu. Chodzi tak naprawdę o liczbę neuronów, tak? No właśnie mniej więcej ponad 10 lat temu dokładnie mniej więcej policzono, ile jest tych neuronów. Neuronów w mózgu człowieka jest 86-87 miliardów. To nie są wszystkie komórki, które tworzą mózg. Są jeszcze komórki glialne, na przykład tych pozostałych komórek jest mniej więcej tyle samo, tak? Czyli też około tam 87 miliardów. No i jak zobaczymy sobie teraz na te rysunki, no to rzeczywiście możemy powiedzieć sobie tak, to pewnie chodzi o tą liczbę neuronów. Nie o masę mózgu jako taką, ale o liczbę komórek nerwowych, które tam są. Bo na przykład taka świnka morska zwana kafia ma 240 milionów, tak? Ale już na przykład niewielka marmozeta ma już, małpa, ma 634 miliony neuronów. Na przykład pies ma 2 miliardy 200 milionów. Mniej więcej tyle, co świnia albo dzik. A my mamy 86 miliardów neuronów. Wygląda to dobrze. Zobaczmy teraz pierwszą dziesiątkę zwierząt żyjących na ziemi. Łatwiej badać mózgi, tak? Kudu wielkie, antylopa żyjąca w Afryce. Prawie 5 miliardów neuronów mózgu. Makak królewski 6,4 miliarda. Niedźwiedź brunatny 9,5 miliarda neuronów. Przypominam, pies 2 miliardy 200. Żyrafa 10 miliardów neuronów. Pawian masajski, zwany pawianem żółtym, prawie 11 miliardów neuronów. Na piątym miejscu nasz krewny, najbliższy, ewolucyjny, szympans 28 miliardów neuronów w mózgu. Czwarte miejsce orangutan 32. Widać, że daleko do tych 87. Goryl na trzecim 33,4. Zostały już dwa miejsca tylko. No to kto jest pierwszy? Na pewno nie homo sapiens. 87 miliardów. Oczywiście mózgiem, który ma najwięcej neuronów ze zwierząt żyjących na Ziemi, jest mózg słonia. 257 miliardów. Czyli znowu nie trafiliśmy, tak? A wyrzuciliśmy i tak wszystkie ssaki żyjące w oceanach, prawda? Żeby było łatwiej. No i się okazuje, że mimo wszystko okazuje się, że nie chodzi w takim razie o ilość neuronów, prawda? To
to nie jest w takim razie jakiś najlepszy wyznacznik, bo ktoś kiedyś powiedział, to jednak my zmuszamy słonie do pracy, a nie słonie nas. Więc może chodzi o korę, o te nowe filogenetycznie obszary mózgu i może tak naprawdę nie chodzi o wszystkie neurony całego mózgu, tylko o te neurony, które są w korze. Przecież my mamy tą korę rozwiniętą i wydaje się, że to tam głównie spoczywają nasze istotne i bardzo złożone funkcje poznawcze i umysłowe. Więc zobaczmy w takim razie, jak wygląda sytuacja z neuronami w korze mózgowej wyłącznej. Pies, który ma 2 200 milionów neuronów w mózgu, ma 0,5 miliarda neuronów w korze. Tak? Taka jest proporcja u psa. No teraz już zobaczmy dziesiątkę najbardziej zaawansowanych zwierząt pod kątem ilości neuronów w korze mózgowej na świecie. Foka grenlandzka 6 miliardów neuronów. Szympans 6,4 miliardów, dziewiąte miejsce, niziutko. Orangutan prawie 10 miliardów i tylko 8 miejsce. Goryl, co się robi? 7 miejsce, 9 miliardów, a tu jest błąd, powinno być odwrotnie. I dalej już musimy wejść do wody, tak? Szablon grzbiet waleniożerny, wal oczywiście, 10,5 miliarda, płetwal karłowaty 12,8 miliarda, morsin zwyczajny, którego możemy zobaczyć nawet na Bałtyku, 14,9 miliardów, płetwal błękitny 15 miliardów, no i kto ma drugie miejsce? Oczywiście homo sapiens, 16 miliardów neuronów w korze. To kto wygrywa? Kto ma korę bardziej unerwioną? Wygrywa Greenwald, bo płetwy, inny walej. 37 miliardów. Od razu mówię o tych waleniach taką rzecz. Myśmy nie zbadali wszystkich mózgów, wszystkich istot, które żyją w wodzie, tak? Problem polega na tym, że to jest dużo trudniejsze środowisko do badania. Więc to nie jest jakby zamknięta sprawa. Ale to pokazuje, że mamy kolejne kryterium, którego chcemy użyć, żeby wykazać, że nasz mózg jest naprawdę najwybitniejszym osiągnięciem matki natury, o czym się okazuje, że w tej skali, przy tej mierze też nie wypadamy wcale najlepiej. No to może nie chodzi tak naprawdę o liczbę tych neuronów, tylko o ich gęstość. Może chodzi o to, żeby one były gęsto upakowane w miarę w niedużej masie. Tak? Może o to chodzi. Jeśli pomyślimy o tym w ten sposób, to może ta wskazówka jest dobra. Dlatego, że jak patrzymy na kapibarę, czyli dużego gryzonia, największego gryzonia na świecie, który jest wielkości małej świni, to kapibara ma mózg, który ma 76 gram, czyli jest cięższy niż mózg kapucynki, ale ten mózg ma 1600 neuronów. Natomiast kapucynka, której mózg ma tylko 52 gramy, ma gęstość tych neuronów ponad 3500. Więc może to jest coś istotnego, na co należałoby zwrócić uwagę. Ale zawsze jest jakieś ale. I oczywiście, kiedy badacze zaczęli badać gęstość neuronów z mózgu, to okazało się, że ssaki wcale nie mają jej największej. Największą gęstość neuronów, 8 razy większą niż wszystkie ssaki łącznie z człowiekiem, mają ptaki. Co generalnie jest zasadne, tak? Dlatego, że jeżeli ma się mieć małe ciało, lekkie, opływowe kształty, niewielkie głowy, w których są niewielkie mózgi, jeżeli te mózgi mają być sprawne, muszą być po prostu bardzo upakowane. Czyli proszę Państwa, te 2 miliardy 200 milionów neuronów w głowie psa, czy w głowie świni, wyobrażamy sobie, że to jest całkiem spora głowa, to jest dokładnie taka sama gęstość neuronów i ilość, jak w głowie kruka.
Kruk też ma 2 200 000 000 neuronów upakowane na niewielkiej przestrzeni, w dużo mniejszej czaszce niż czaszka psa czy świni. Czyli dochodzimy do wniosku, że może w ogóle trzeba zaprzestać tych wyliczanek neuronalnych, tylko po prostu spojrzeć na problem z innej strony. Może tak naprawdę trzeba spojrzeć na ten problem od strony funkcji. Bo może nie chodzi o to, ile jest neuronów i jak gęsto są spakowane, ale jak są połączone, jak one pracują ze sobą, na jakie funkcje pozwalają. I na przykład, jak pomyślimy sobie o naszej komunikacji językowej, no to można powiedzieć, jaki to jest złożony system. Niewątpliwie żaden inny gatunek na świecie za pomocą własnego mózgu nie rozbudował takiego systemu komunikacji jak my. Zgoda. Bez dwóch zdań. Tylko że to jest miecz obosieczny. Zawsze można znaleźć gatunek, który rozbudował jakoś komunikację w taką stronę, że nikt go nie dogoni. Przykład. Przykład oczywiście z wody. To są chromatofory. Komórki na skórze mątwy. Każda z tych komórek podłączona jest nerwami do centralnego układu nerwowego. Mątwy żyjące na dosyć płytkich głębokościach, bo te żyjące głębi są kompletnie przeźroczyste, bo tam światło nie dociera. Ale na dosyć płytkich wodach, do 300 metrów, do 400, rozmawiają za pomocą kolorów. Cały układ nerwowy zbudowany jest w ten sposób, że dany nerw może otwierać albo zamykać komórki chromatoforowe w ułamku praktycznie sekundy. Komórki chromatoforowe są w trzech barwach, w trzech możliwych barwach, ale oczywiście obok siebie będąc, tworzą po prostu bardzo różne wzory i desenie, czyli mówiąc krótko, mątwa jest w stanie przyjmować różne kolory i nie chodzi już nawet o to, że ona jest w stanie się zakamuflować, chodzi o to, że ona dynamicznie rozmawia z innymi mątwami poprzez zmianę kolorów. I proszę zobaczyć, to jest osobnik, który nadaje 2 komunikaty naraz. Po prawej stronie jest samiec, którego ten samiec odpędza i mówi nie podchodź. Po lewej stronie jest samica, do której mówi w tym samym czasie drugą połową ciała zapraszam cię do siebie. Bardzo cię lubię. Więc pytanie jest takie, czy jest wśród nas osoba, która potrafi mówić 2 komunikaty naraz, tego kogokolwiek. No nie. Nie, nasz system dźwiękowy, artykulacyjny, cały aparat i tak dalej, jest tak zbudowany, że chociaż możemy przekazywać sobie bardzo skomplikowane rzeczy, to ja jestem w stanie mówić 1 komunikat naraz. Układ nerwowy tego głowonoga jest po prostu niezwykły. To, że on potrafi za pomocą dynamicznych plan kolorów mówić do innych i naraz mówić do 2 różnych osobników jest po prostu czymś niezwykłym. Dlatego też nie tak dawno, bo to raptem minęła dekada, głowonogi awansowały do 1. ligi, czyli teraz zgodnie z przepisami Unii Europejskiej też trzeba mieć na nie pozwolenie Komisji Etycznej, żeby przeprowadzać na nich badania, bo wcześniej bezkręgowce były traktowane jako głupie, nieczujące bólu zwierzęta. Nagle się okazało, że jest inaczej, ale problem po prostu polega na tym, że rzeczywiście bardzo trudno badać takie zwierzęta w takim środowisku i wciąż o nich po prostu niewiele wiemy. Więc może tak naprawdę, i to był kolejny strzał naukowców, może tak naprawdę nie chodzi o to, jakie są funkcje, bo zawsze znajdziemy jakieś niezwykłe funkcje u innych istot, których my nie mamy. Może tak naprawdę chodzi o to, że nasz mózg pracuje inaczej niż inne mózgi. I jakiś czas temu oczywiście powstała hipoteza, że tym się różnimy, że nasze mózgi są zlateralizowane funkcjonalnie, podczas gdy wszystkie inne mózgi jednak muszą działać jako całość. Inaczej mówiąc, nasz mózg jest takim złożonym procesorem, który ma wiele rdzeni, a przynajmniej 2, tak? I lewa półkula funkcjonalnie jest zaangażowana w inne procesy niż prawa półkula, podczas gdy wydawało się, że u innych istot po prostu ten mózg cały jest zajęty jakimś procesem. Nawet jeżeli ten proces jest złożony,
to on angażuje jakby całość tego tworu, a co za tym idzie, no niestety wiadomo, że to oznacza, że ten procesor jest słabszy, tak? Bo jest jednorodzeniowy, musi być cały objęty tym zadaniem, które jest wykonywane. Czyli asymetria funkcjonalna miała pokazać tak naprawdę naszą przewagę nad innymi istotami na tej planecie. Że my mamy tak podzielny mózg, że możemy rzeczywiście wykonywać więcej operacji, a jednocześnie one jakby nie wchodzą w jakieś interferencje między sobą, prawda? To znaczy lewa półkula nie przeszkadza prawej, prawa nie przeszkadza w lewej w wykonywaniu różnych czynności. Wierzono w połowie XX wieku, że tak jest, no ale oczywiście w zasadzie to była taka wiara nadaremna, dlatego że bardzo łatwo można zobaczyć asymetrię funkcjonalną u zwierząt, u innych gatunków zwierząt. Mianowicie wystarczy zobaczyć, którą łapą pies zdejmuje sobie koc z głowy, że to jest po prostu łapa dominująca. Ta motoryczna lateralizacja jest najłatwiejsza do zaobserwowania, tak? Bo się okazuje, że dosyć szybko można zobaczyć, że nasze zwierzęta też mają preferencje łapy. Czy kot, czy pies, czy jakikolwiek inny gatunek będzie przejawiał lateralizację motoryczną, ale można też zobaczyć, że nawet organy, które są pojedyncze, będą funkcjonować wedle tej zasady. Mianowicie, to jest dziwne badanie, oglądamy, jak pies macha ogonem. Ogon jest pojedynczy. Okazuje się, że pies macha bardziej w prawo albo bardziej w lewo, w zależności od tego, na co patrzy. Czyli jeżeli patrzę na znaną osobę albo na znanego psa, to jego pobudzenie emocjonalne skłania go do tego, żeby ogon wychylał się bardziej w określonym kierunku. To oczywiście daje się zaobserwować tylko laboratoryjnie. Znaczy, jak nasz pies macha w domu ogonem, to nie jesteśmy w stanie oczywiście biegać z kątomierzem i sprawdzać, czy teraz on machnął bardziej w prawo, czy bardziej w lewo. Czyli z punktu widzenia jakby sygnałów społecznych, to jest nie do wykorzystania. Tak, że on teraz wiem, że on bardziej pozytywne emocje przeżywa, czy bardziej negatywne. Ale to jest faktem. To znaczy, nawet pojedynczy organ, nawet jeżeli to nie jest, prawda, sytuacja taka typowa dla rąk czy nóg, okazuje się, że on po prostu może się kiwać na boki w lewą albo w prawą stronę bardziej. Ale przejdźmy do ciekawszej w takim razie tej lateralizacji funkcjonalnej sensorycznej. No bo mamy dominującą rękę czy nogę, zgoda, ale mamy też dominujące na przykład oko. Nozdrze. A czy to jest tak, że zawsze powinny patrzeć prawym okiem, czy lewym okiem? A trochę to zależy od sytuacji. I muszę Państwu powiedzieć, że te zasady są uniwersalne. To znaczy, z badań, które także myśmy robili, wynika, że jeżeli bodźce mają naturę emocjonalną, budzą emocje, to tak jak w przypadku tego schematu. Pies jest w pewnym boksie i dostaje miskę z jedzeniem. A ma ograniczone środowisko, w sensie przed nim jest taki tunel ciemny i na końcach tego tunelu, na końcach z lewej i prawej wyświetla się bodziec. Wyświetla się bodziec ten sam bodziec. Więc generalnie, jakbym go zauważył, to wszystko jedno powinno być, w którą stronę skręci głową. W lewo albo w prawo, prawda? Powinno być 50-50. 50% wyborów takich, 50% wyborów takich. Ale tak nie jest. Jeżeli zobaczę bodziec o ewidentnie emocjonalnym charakterze, czyli na przykład rysunek węża albo kota, to będzie miał tendencję do patrzenia w lewo. Lewym okiem, które jak wiemy ma większość lewów skrzyżowana jest połączona z prawą półkulą. A jeżeli bodźce są
natury, czyli właśnie emocjonalne, to my mamy dokładnie tą samą reakcję. I to dotyczy nie tylko wzroku, który można przebadać, tak jak widzieliśmy przed chwilą, ale dotyczy także słuchu. Czyli jeżeli mamy bardzo cicho wypowiedziane słowa, które chcemy zrozumieć, to większość ludzi, słysząc te słowa za sobą, obróci się przez prawe ucho. Będzie chciało ich słuchać prawym uchem, dlatego że nasze ośrodki mowy znajdują się najczęściej w lewej półkuli. I to samo dzieje się psu. Wyobraźmy sobie, że mamy taki eksperyment. Puszczamy psu dźwięki z lewej i prawej strony, dokładnie ten sam dźwięk. Okazuje się, że jeżeli jest to szczekanie innego psa, to psy reagują na to, nadstawiając prawe ucho. Słuchają lewopółkulowo. Natomiast jeżeli z tych głośników wpadnie grom, który je wystraszy, to będą obracać się przez lewe ucho. Będą słuchać tego prawopółkulowo. Myśmy robili te badania na różnych gatunkach i za każdym razem wychodziło tak samo. Tak samo wychodziło nam z szympansami, tak? Czyli mówiąc krótko, szympans sobie siedział i jadł i ni stąd, ni zowąd, z lewej i z prawej strony, dwa głośniki, dawałem mu ten sam dźwięk. Niespodziewanie, chodzi o tą reakcję orientacyjną, prawda? Że jeżeli jest bodziec, to ja się do niego zwrócę telesensorami. I było dokładnie tak samo. Krzyczał inny szympans z głośnika, szympans obracał się prawą stronę, prawe ucho nastawiał. Natomiast jeżeli bodziec był o naturze lękowej, pobudzał emocjonalnie, to wtedy mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której zwierzęta słuchały głównie lewym uchem tych bodźców. Notabene dotyczy ta sama sytuacja nozdrzy. Tylko nikt nie wie, dlaczego jak się bada psy, to ta dominacja u nich nozdrza zmienia się codziennie. Niezwykłe zjawisko. Codziennie inne nozdrze jest dominujące w pobieraniu zapachów. Ale mówimy o pewnych podobieństwach, tak, w tej lateralizacji. Pamiętajmy, wyszliśmy od tego, że uważano, że tylko mózg człowieka jest lateralizowany. Ale teraz okazało się coś dużo bardziej gorszego. Nasz mózg jest słabo zlateralizowany w porównaniu do innych mózgów. I najlepiej jest zobaczyć to na przykład na takim przykładzie. Rudziki, gołębie, mnóstwo ptaków wie lecieć na duże odległości. Wie, bo mają w strukturze swojej głowy, w dziobach, w podniebieniu pewne kryształy, magnetyty, które pomagają im magnetycznie odbierać właściwy kierunek, ale co najważniejsze, widzą linię pola elektromagnetycznego. Mówiąc krótko, mają kompas w oku w pewnym sensie. Ale tylko prawo. Oczy są jednakowe. Jak zobaczymy oczy gołębia, to nie jest tak, że oko lewe jest zbudowane inaczej niż oko prawe. Ale tylko prawe oko połączone z lewą półkulą jest w stanie prowadzić gołębia do domu z 300 km. Jak mu zasłonimy to prawe oko, to on nie wie, gdzie lecieć. Chociaż lewym widzi wszystko znakomicie. Jak mu zasłonimy lewe oko, to dla niego to jest żaden problem, ponieważ prawe oko działa, poleci 300 km prosto do celu. I badacze, którzy sprawdzali tą niezwykłą zdolność, przypisano tylko do jednego oka na ludzikach, zakładali specjalne szkła kontaktowe, bo chodziło o to, że trzeba było się dowiedzieć bardziej szczegółowo, o co chodzi. Czy chodzi o to, że ja nie widzę światła, czy ja nie widzę wyraźnie przestrzeni. I na przykład zakładali matowe soczewki kontaktowe. Jak soczewka wpuszczała światła, ale nie było obrazu, to ptaki się gubiły. Jak soczewka była przeźroczysta i dawała obraz właściwy,
to leciały dokładnie tak, jak trzeba. Czyli chodziło o to, żeby widzieć linie pola elektromagnetycznego dokładnie naniesione na rzeczywisty obraz, dokładnie, tak? Ale tylko odpowiedzialne jest za to prawe oko, lewe z tym nie ma nic wspólnego. Ale my pójdziemy dalej. Każdy z Państwa widział takie zwierzę. Kaczka, krzyżówka. Wszystkie zagniazdowniki śpią na ziemi. Śpią na ziemi. Dlatego one przetrwały, jak śpią na ziemi. Wydaje się, że każda taka kaczka jest łatwym celem. Ale jak podchodzimy do takich kaczek, to nie dziwimy się, że ona zawsze śpi w ten sposób, że głowę ma zwróconą ku tyłowi i oko ma otwarte. I zawsze jak podejdziemy blisko, to ona w końcu wstaje i ucieka. Ponieważ zagniazdowniki śpią połową mózgu. Jedno oko jest zamknięte, drugie oko jest otwarte. Jedna połowa mózgu śpi, druga połowa mózgu czuwa. I tak na zmianę. Niezwykła cecha, o której my możemy tylko pomarzyć, tak? Bo musimy, chcąc nie chcąc, położyć się spać. I nie mamy wtedy żadnej przytomności. Żadnej. Żadnej świadomości, prawda? Odpływamy w nicość. Podczas gdy zagniazdowniki po prostu mają wyłączoną jedną połowę mózgu. Druga na zwolnionych obrotach, ale pracuje bardzo dobrze. Nie koniec na tym, bo można powiedzieć, no dobrze, kaczka śpi, potem wstaje. No dobra, ale inne zwierzę, które możemy zobaczyć tutaj na Storunie, oczywiście w sezonie, zaraz do nas przyleci, jeżyki. Jeżyki latają latem nad głowami, jedzą owady, a tutaj mamy fragment filmu z Uniwersytetu w Lund, gdzie zakłada się specjalne urządzenia, akcelerometry oraz GPS-y pozwalające na sprawdzenie, jak długo latają ludziki. Jak Państwo myślą, jak długo, nie ludziki, przepraszam, tylko jeżyki, jak długo jeżyk lata w powietrzu, zanim usiądzie na ziemi? Jak długo? Bo wreszcie to zmierzono dzięki tym urządzeniom. 10 miesięcy. 10 miesięcy nie ląduje na ziemi i oczywiście śpi w locie. To jest jeszcze lepiej, bo oczywiście ta kaczka, no tam sobie usiądzie, prawda? I ta połowa mózgu działa, ale ona w zasadzie nie wykonuje żadnej, znaczy strat energii nie ma. Natomiast on dalej lata, dzień i noc, bez przerwy. Połowa mózgu śpi, połowa mózgu czuwa. On te drzemki ma w locie oczywiście też nie takie, że tam nie wiem, 8 godzin śpi jedną połową mózgu. Tylko to są takie krótkie odcinki czasu. Ale 10 miesięcy te zwierzęta... W nocy lata? W nocy, w dzień, bez przerwy. Bez przerwy. Pamiętajmy o tym, że właśnie te zwierzęta, które widzą pole elektromagnetyczne, im w ogóle nie przeszkadza. Są gwiazdy, nie ma gwiazd. To w ogóle nie ma znaczenia, prawda? Ja po prostu wiem, jaki jest kierunek. Chociaż jest zupełnie ciemno. Wiem, jaki jest kierunek. Więc, no jedzą w locie. Przecież one polują na owady. Więc tak naprawdę one jedzą w locie. Badacze uważają, że one kiedy chcą bardziej odpocząć, to na większą wysokość się wznoszą, żeby było z czego opadać generalnie. Ale nie lądują przez 10 miesięcy. A jaskółka? Nie wiem, musiałbym sprawdzić, ale jaskółki na pewno nie są aż takie w lataniu, tak, wytrawne jak jeżyki. No rzeczywiście jeżyki lądują tylko, kiedy chcą się gdzieś rozmnożyć, tak, tak naprawdę, bo to w zasadzie do tego się sprowadza. No, ale trzeba złożyć jaja i nie chodzi o kopulację, tylko chodzi o wychowanie młodych. No dobrze, ale powiemy tak, to są wszystko biologiczne funkcje, na przykład takie, które latają według kompasu magnetycznego, posługują się menotaksją, zachowaniem odruchowym. To są rzeczy wbudowane, a my powiemy, mamy zaawansowane funkcje poznawcze, abstrakcyjne, prawda?
No i teraz jest pytanie, czy w tych abstrakcyjnych naszych funkcjach ktoś może nas pobić, tak? Tutaj mamy Ayomo z Instytutu w Nujamie, badania naczelnych, który oczywiście teraz z starszym szympansem, który już powyżej 20 rozwiązuje to zadanie i na dwie ręce to robi, żeby było szybciej. Czyli gasi w kolejności, ale lewą i prawą, bo wtedy po prostu szybciej wykonuje to zadanie. Ale to oczywiście nie o to chodzi, że on rozwiązuje zadanie z porządkowym aspektem liczby. Chodzi o to, że to zadanie można skomplikować. Wyobraźmy sobie, że ktoś nam powie, zrób to, ale po 300 milisekundach zasłonimy liczbę kwadratami. Musisz je pamiętać. Masz na to 300 milisekund. Tak, tu mamy takiego człowieka. Zresztą na Uniwersytecie w Kyoto jest takie miejsce, gdzie można, każdy się może sprawdzić. Ekran jest włączony na stałe i każdy może zadać, ile jest w stanie liczb zapamiętać na ekranie. Więc najlepsi próbują 5, ale jak widać, ta osoba się myli, tak? To znaczy, tam parę razy jej się udało zrobić to 5, ale to jest ciężkie, tak? Zauważyć, gdzie jest która liczba. No i to jest za mało dla nas, tak? Zobaczmy, jak to zadanie robi Ayumu na 9 elementach. 9. Nie wiem. 300 milisekund ma zapamiętać losowy układ 9 cyfr i nacisnąć kwadraty w tej kolejności. Zadanie jest abstrakcyjne, ponieważ nauczono ich symboli i symbole mają aspekt porządkowy liczba i kardynalny. To jest zadanie na porządkowy aspekt liczby, drugi jest kardynalny. Gdzie się pojawiają kropki z jednej strony i powiedz, jaka to liczba. Czyli on rozumie, co oznacza dany znak. Zarówno kardynalnie wie, co to znaczy dwójka i że jest między jedynką, znaczy i że to są dwie kropki, to jest dwójka. Zarówno w porządkowy aspekt, że dwójka znajduje się między jedynką a dwójką. Ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi właśnie o to, że dochodzimy do sedna sprawy dzisiejszego wykładu i to już pora, bo 45 minuta. Otóż tak naprawdę nie ma mózgów, które gromadzą wszystkie rozwiązania natury. Zawsze w tym mózgu jest coś kosztem czegoś. Myśmy rozwinęli rzeczywiście pewne funkcje, których nie mają żadnej innej istoty na tej planecie, zgoda. Ale kosztem czegoś, prawda? Czyli musieliśmy z jakiejś funkcji zrezygnować. I to ostatnie badanie pokazuje właśnie coś takiego, mianowicie, że pamięć obrazu u szympansów jest niezwykle zaawansowana, u nas już nie. U nas już nie, zapłaciliśmy jakąś cenę, z czegoś trzeba było zrezygnować. To nie jest tak, że matka natura dokłada kolejne funkcje do jakichś tam coraz bardziej skomplikowanych komputerów, prawda? I w końcu się okazuje, że jest taki komputer, który już potrafi wszystko, co kiedykolwiek na tej planecie zaistniało. To tak nie działa. My mamy najlepszy mózg, jaki tylko możemy sobie wyobrazić jako naczelny. I rzeczywiście jest on niezwykły, dlatego że jest dużo większy niż przeciętny mózg naczelny i najlepiej to widać, jakby człowiek się rodzi. Ponieważ to mamy tutaj przekrój kanału lodnego, tak? I mniej więcej wielkość głów naszych najbliższych krewnych. Orangutana, szympansa i goryla. Kiedy te młode się rodzą, one spokojnie przechodzą przez kanał lodny. Natomiast my się przeciskamy z wielką, jak dynia, głową, która w dodatku jakby jest w budowie. Ten mózg jest w budowie, prawda? My się potem najwolniej rozwijamy. Płacimy też za to wielką cenę, ponieważ szympans rozwija się szybciej, orangutan rozwija się szybciej, szybciej zostaje samodzielny, tak? Goryl młody, tak samo. A my w zasadzie przez pierwsze 2 lata nadal mamy mózg w budowie i niewiele potrafimy.
i nie jesteśmy w stanie przeżyć w ogóle bez opieki dorosłego osobnika. A więc konkluzja końcowa tego wykładu chciałbym, żeby była taka, mianowicie pytanie, jaki mózg jest najlepszy, może spotkać tylko jedną właściwą odpowiedź. Odpowiedź typowego psychologa, który powie, to zależy. To zależy, bo po prostu nie da się powiedzieć ogólnie, że jakiś mózg jest najlepszy. W czymś jest najlepszy. Pod kątem czegoś jest najlepszy. Ale te pytania w ogóle o to, który mózg jest najlepszy, nie mają sensu, bo te mózgi są inne. To jest jakby porównywanie gruszek i jabłek. I my się upieramy, czy jabłka są lepsze, czy gruszki są lepsze. Każda z tych dróg ewolucyjnych szła w kierunku jak najlepszego rozwiązania. A my upieramy się, że ewolucja ma jakiś kierunek. Nie ma kierunku. Nie ma. Nie wiadomo, czy lepiej być owadami, czy lepiej być dwunożnymi ssakami z rzędu naczelnych. Nie wiadomo. Tak naprawdę chodzi tylko o to, kto jest lepiej przystosowany do środowiska. I pamiętajmy o tym, że mózgi, które tak sobie bardzo cenimy, są w pewnym momencie przestarzałe, bo my mamy je skonstruowane kilkadziesiąt tysięcy lat temu. One nie powstały do obsługi komputerów i przeliczania jakichś skomplikowanych rzeczy. One powstały tak naprawdę do rozwiązywania problemów społecznych, przeżycia, znalezienia partnera seksualnego w celu rozrodu i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli kiedyś Państwo natrafią na tego typu porównania, że na przykład mózg jakiegoś innego gatunku jest jak mózg 6-letniego dziecka, to proszę natychmiast wyrzucić takie czytadło do kosza. Ponieważ autor dokonuje straszliwych uproszczeń i autor tak naprawdę nie wie, o czym pisze. Prawda? My prawie nic nie wiemy o tych innych mózgach, ale wiemy już na pewno coś takiego, że mózg się dramatycznie różni od naszego pod kątem wielu funkcji. I dlatego te porównania są nieuprawnione. One po prostu są fajne, one są atrakcyjne, tylko one są bez sensu. Szympans nie ma mózgu 6-letniego dziecka. Szympans ma mózg szympansa. A człowiek ma mózg człowieka. Koniec, kropka, dziękuję, czekam na pytania.